Seniorzy to spora grupa społeczna, która stara się być aktywna. Grupują się w klubach w Uniwersytecie Trzeciego Wieku i jeżdżą na wycieczki. Doradcą prezydenta Radomia do spraw seniorów jest Grażyna Jakubczyk. Seniorzy muszą wykazać się swoją aktywnością. To seniorzy proponują, jakie zajęcia mają być, skąd możemy zdobyć pieniądze, czyli pisać projekty różnego rodzaju. I inicjatywa idzie właśnie od seniorów. Ostatnio była wystawa Malowanie obrazów pod tytułem Kobiety widziane oczami kobiet, czyli to były portrety kobiece. Wcześniej były przez kilka miesięcy zajęcia pisania ikon z księdzem Drągiem. W ciągu roku w Centrum Aktywności Seniorów w Radomiu odbywają się na przykład warsztaty kosmetyczne, informatyczne czy językowe. Goszczą też u siebie młodzież, jak ostatnio, gdy wspólnie robili świąteczne ozdoby. Centrum Seniora odwiedzili uczniowie z 5 LO imienia Romualda Tragutta w Radomiu. Właśnie tutaj siedziałyśmy z panią Halinką, tak? Pani Halinka właśnie nam powiedziała kilka słów o swoim życiu, o swoich przeżyciach, czego żałuje, a czego na przykład nam może doradzić. Więc, tak, nawet takie rady, cenne rady o życiu. W wielkanocnych warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób.